Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Tesaloniczanie uważali, że już zaczyna się Boże karanie świata, a oni są karani razem z Nim. Było im łatwo w to uwierzyć, bo podlegali prześladowaniom, dlatego wierzyli w jakieś wyrocznie i jakiś list rzekomo pisany przez Pawła. Paweł im już mówił i o przyjściu Jezusa po Kościół, i o czasie kary dla świata. Teraz nie zajmuję się tym, czy te wydarzenia następują jednocześnie, czy któreś będzie wcześniej, a któreś będzie później. Stara się tylko przekonać Tesaloniczan, że zostali oszukani. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, zanim nastąpi czas gniewu Bożego, muszą zajść pewne wydarzenia. Musi dojść do wielkiego odstępstwa w Kościele, czyli ludzie uważający się za chrześcijan, czy podający się za nich, muszą odwrócić się od Jezusa. Musi też pojawić się człowiek, który będzie chciał być czczony jak Bóg i postawi się ponad wszystkimi bogami, w których ludzie wierzą. Paweł mówił już o tym Tesaloniczanom i chcę, żeby sobie to przypomnieli. Ten człowiek grzechu zasiądzie w świątyni Bożej. Dla Żyda, jakim był Paweł, było oczywiste, że ta świątynia może być tylko w Jerozolimie. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Szatan już realizuje ten plan, ale na razie jest powstrzymywany. A ten, który go powstrzymuje, musi być silniejszy od niego. Można się domyślać, że jest to Duch Święty. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ci, którzy nie chcą przyjąć prawdy, do której Bóg chce wszystkich ludzi doprowadzić, będą wobec tych oszustw wielkiego niegodziwca zupełnie bezradni. Ten człowiek będzie dokonywał wielkich czynów, czegoś, co będzie uważane za cuda, za potwierdzenie, że jest posłańcem Boga. I dopiero przyjście Jezusa położy kres jego działalności i jego życiu. Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdę, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Ludzie chcą, aby nieprawość była ich stylem życia. To powoduje, że nie wierzą w prawdę. W pewnym momencie Bóg przestanie ich doprowadzać do prawdy, a wręcz
ześlę na nich obłęd, także będą całkowicie podatni na oszustwa tego człowieka niegodziwości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tesaloniczanie dali się doprowadzić do prawdy i mają Ducha Świętego, który ich uświęca. Zostali przeznaczeni do tego, żeby objawić się w chwale Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Tesaloniczanie mają trwać w nauce apostolskiej. Częściej usłyszeli z ust Pawła, część mają już na piśmie. Nie jest to łatwe, ale Bóg da im siłę, żeby wytrwali w tym, co, tym dobrym, co robią, i tym, co mówią. Thank you.